Witam, witam ponownie w Marvel's Avengers. Przed nami niezwykła akcja. Wrócił Thor. No i wielkie dzięki oczywiście dla patronów i wspierających. Od razu idziemy do rozgrywki, bo tutaj działo się piekielnie dużo, więc łapa, subik. To czeka na kolejne odcinki. I zaczynamy, zaczynamy walkę Thorem. Piekielne uderzenie na start. Nie ma co czekać. Nie? Ale jest naprawdę mocny. Jest naprawdę mocny. Tu jeszcze mamy tą siłę. O kurde, z czterech stron teraz. Przysmaża. Nie? Sobie może trochę zdrowia wezmę. Tu jest w ogóle ten android. Ale mamy sporo do pomocy już naszych, więc rozpędziło się. Tak myślałem, że już teraz będzie taka, no, mocna akcja. Jeszcze zobaczymy, co z Kapitanem Ameryką, ale już Thor wrócił. Trudni przeciwnicy. A może po prostu wyszedłeś z sprawy? Tony, wyluzuj! Dokładnie, on się rozgrzewa dopiero. Coś tam potrafi. Na przykład taką lutę stosuję. Nie no, jest git. Dostępne wyposażenie, mówicie? Pas lepszy. Panie, co pan się ładujesz? Przestań się ładować. Robimy finishera mu. O kurde. Jak Vader złapał i tyle. Dobra, troszkę więcej widzę, że nam zdrowia dało. Pasywnie. Pyk, pyk, pyk. Już cię nie ma. Jak to jest być w drużynie? Pamiętam, że robiłem małomówność. Dawaj! Zachowujcie się, albo obu was wyciszę. Duże dzieci. Nieźle. Podsystemy bezpieczeństwa znowu są aktywne. To działa. Możesz pozamykać wszystkie wejścia? Pracuję nad tym. Pięknie. Mam jeszcze jednego asa w rękawie, Avengers. O nie! Co to masz? Dużym poradzę sobie w pojedynkę. Mega robot. Słuchajcie, Chimera już długo nie pociągnie. Kurde. Nie rób tego. Mocne to. Lata się podobnie do Ironmana, ale troszkę jest właśnie inny system. Trzeba to wyczuć. Pyk, pyk. Dobra, tu mamy lutę. Petarda. Gościa nie będzie zaraz. Chociaż muszę uważać. Podejrzewam, że rozpoznasz te tarcze, Stark. Jakie to oryginalne? Co następne? Ukradniesz mi fryzurę? A nie, czekaj! Bifrost! Proszę państwa, Bifrost! Dobra, dobra. Teraz tak. Lekko się rozlało, Avengersi. Nikt nigdy nie uzna już was. Potęga Bifrostu. Kamala, Tony? Easy. Spróbujemy odpalić silniki, ale brakuje mocy! Czas się kończy, będzie twarde lądowanie! Ale hey, powiem wam, że mega to wygląda teraz nawet. Co do ciebie należy? Stań się za mną! Teraz! Dalej! Oby tak dalej, to działa!
Czy wyście postradali zmysły? Syn marnotrawny powróci. Prawie zniszczyliście Manhattan! Hola, świętoszku, a ty gdzie byłeś, kiedy rozpętało się piekło? Rozmyślałem nad własnymi porażkami. Nie szukałem nowych! Dobra, dobrze, słuchajcie. Chwila przerwy. Zaplanowaliśmy przerwanie wydarzenia AIM. Chcemy pokazać, co knuje Tarleton. Te jego adaptoidy magazynują energię, torturując Inhumans. Wystawiają ich na działanie zabójczych dawek ciemnego Terrigenu. A to dopiero pierwszy krok. Mały Georgie szykuje się na wojnę. A co gorsza, Kamala, ona znalazła dowody na to, co mogło stać się ze Steve'em. Hej. Każdy bohater musi od czegoś zacząć. Pamiętasz mnie? Pamięta. Tak. Pokaż mi to nagranie. Kurde, ale to... Jarvis? Skończyłeś? Złamałem szyfr. Możemy obejrzeć więcej. O! Już czas. George! Musimy wyłączyć reaktor! Ściąga nas w stronę źródła ciepła! Ale próbowałem, ale nie wiem, jak obłączyć kryształ! Wyjdź! Zamknij drzwi! Co? George! Idź! Nie... To niemożliwe. Idź na pokład dowodzenia! Co? Uciekaj! Już! Nie, kapitanie, co ty wyprawiasz? Nie! Co ty robisz? Wyłącz to. Uciekaj! Nie. Sfabrykowane. Steve rozwalił reaktor. Musiał mieć powód. Jaki powód? Setki ludzi zostało skażonych, zabitych na... Weź się uspokój. Nie uciekaj teraz od odpowiedzialności, Tori. I to Bruce, jakiego znam. Znowu narobisz wszystkim kłopotów? Nie czas na to. Wręcz przeciwnie, Nat. Czekał od Golden Acres, żeby to zrobić, prawda? Prawda? To nasza wina. Nas wszystkich. Nie łapiesz tego? Łapię. Ty naprawdę wierzysz w to, co wygadywałeś na przesłuchaniu? Wierzę, że jesteśmy niebezpieczni. Serio myślisz, że świat byłby bez nas lepszy? Tak. Spadam. Nic się nie zmieniliście. Spójrz na nią. Nie można jej pomóc. Nie można wyleczyć. Ona nie chce być. Przeprowadziłem doświadczenie, sprawdziłem jej DNA raz za razem, jeszcze raz. Ty i ja stworzyliśmy chorobę idealną. Tak naprawdę zrobiłem swoje. Podjąłem trudne decyzje. Nie. Stoję po stronie ludzi, którzy uczynili mnie tym, kim jestem. Ostrzegam cię. Co jest, Bruce? Denerwujesz się? To twój wieczny problem. Wciąż uciekasz od tego, kim jesteś, czym jesteś. Może dlatego... Monika cię wykorzystała. Zgadzam się z tobą, wielkoludzie! Banner to tu! Ej, nie rób tego! Dokładnie tego chce Tarleton! Nie mieszaj się w to, mała! Co oni robią? Ej, serio, walka? Zdarzajesz się, kolego! Ty tylko zmieniłeś! Mam już dość bycia popchadłem! What the hell? Eksploruj. Zdaje się, że to tyle. Zostałam sama. Nie zupełnie, panno Khan. Jarvis, zakładam, że możesz utrzymać ten sprzęt w powietrzu. Tak, i to bardzo długo. Ulżyło mi. Do końca świata? Ja cię kręcę, ale się porobiło, przecież to jest mega. Mega fabuła teraz. I mega takie... Nie mogę się... Epickie momenty, oddać. Nie? To nie może być koniec. No nie wiem, czy ten film nie jest jakiś sfabrykowany. Dziwnie Jarvis, wyglądał. Czemu nie mogę tego otworzyć? Przykro mi, panno Khan. Trwa procedura zamknięcia. Do przywrócenia normalnego zasilania będę potrzebował pomocy pana Starka. Nie mogę uwierzyć, że jestem tu zupełnie sama.
Spokojnie, dobrze ci szło, już tak nie panikowałaś, więc... Luzik. Na żywo z Manhattanu. Dzisiejszego wieczora byliśmy świadkami koszmaru, w cieniu którego nasz naród żył przez 5 lat. Dzięki błyskawicznej reakcji Advanced Media Mechanics udało się nam uniknąć nad Nowym Jorkiem tragedii na miarę... Wow. Nawet ludzie z S.H.I.E.L.D. odeszli. Może pomyśleli, że Hulk wszystko rozwali. No było tak ładnie, nie? Mieliśmy już całą ekipę. Jarvis, mamy nagranie z przesłuchania Moniki przez Bruce'a? Oczywiście, panienko. Można je zobaczyć w przedsionku pokoju przesłuchań. Jeśli mogę, panno Khan, czego będzie pani szukać na filmie z przesłuchania? Nie wiem. Muszę spróbować coś znaleźć. Może ona popełniła jakiś błąd. Bez obrazy, Jarvis, ale chciałabym, żeby na pokładzie była jeszcze jakaś osoba. Nie obrażam się, panienko Khan. Zobaczmy. Okej. Nagranie z przesłuchania. Poszukam wskazówek. Trzeba ten lab znaleźć, nie? Niech zgadnę. Planujesz wielką niespodziankę na premierę Adaptoida. Premierę Adaptoida. Dalej, Monika, daj mi coś. Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. Adaptoidy zostaną uruchomione! Ocalenie świata wymaga poświęceń! To nie ma sensu. Chciałabym pomówić z tatą. Dzwonię do Józefa Khana. Nie, nie, Jarvis, nie chodziło mi o... Halo? Beta, czy to ty? O, Kamalo, jeśli tam jesteś, tęsknię za tobą. Słuchaj, nie jestem zły, tylko wróć do domu. Przepraszam. Nie powinienem ci kazać ukrywać mocy. Może się boisz. Jesteś niepewna, bo... Pamiętaj, najważniejsze jest to, żeby zawsze żyć w zgodzie ze sobą. Kocham cię, Beto. Ja ciebie bardziej. Szybko zadzwonił. Musi coś znaleźć. Uruchomione. Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. Czyli coś pod ziemią. Nie znajdziesz laboratorium. Choćbyś przekopał ziemię, nie choćbyś przekopał ziemię. Przekopiesz ziemię. O to chodzi, jasne. Satelita. Satelita. Nie wiem, albo inne tłumaczenie. Avengersi, jeśli mnie słyszycie, chyba coś znalazłam. Hej, nawaliłam, wiem. Tak bardzo chciałam obwinić AIM za to, co się stało w dniu, a że mnie zaślepiło. Ale kapitan musiał mieć powód, żeby zrobić to, co zrobił. Czuję to. Ludzie wierzą w Avengersów. Nie ze względu na ekstra moce, ale dlatego, że choćby nie wiem, jak było źle, choćbyście się strasznie kłócili, zawsze jesteście razem. Nie rozumiecie? Największą supermocą jest to, co was różni. Przyjdą. Byłam tylko dziwną nastolatką z Jersey, nikim więcej. Ale dostrzegliście, kim naprawdę jestem. Przygarnęliście mnie. Tam wciąż jest drań, który chce skrzywdzić świat. Ale powstrzymamy go.
Dobro nie jest tym, kim jesteście. To, co robicie? Mam nadzieję, że tam są z tyłu. Wlewasz. Ja nie... Rozumiem. To wysokość, suche oczy. Słuchaj, ja nie jestem dobry. Przepraszam, więc... Ja też. Spoko. No, to masz wskazówkę? Tak, w przesłuchaniu. Dobrze idzie. Słuchaj. Choćbyś przekopał ziemię, nie znajdziesz laboratorium. No i? Monika ma rację. Laboratorium nie ma na ziemi. Chyba nie kumam. Kiedy mnie złapali, tak. Monika i Tarleton się kłócili. Tarleton musiał wyjść, a w tym czasie Monika wyświetliła współrzędne satelity zwanej Ambrozja. Ambrozja? To był biomedyczny projekt badawczy S.H.I.E.L.D. AIM musiało go przejąć po dniu A. Świetne miejsce na ukrycie eksperymentów na Inhumans. Gdybyśmy chcieli badać Inhumans na poziomie komórkowym, to brak ciążenia bardzo by pasował. Brawo. Dobra, to tam. No, Kamala. Dobrze, wiemy, gdzie mamy się udać. Musimy przysłużyłaś się światu, żeby tam dotrzeć. Projekt pancerza gwiezdnego, proszę pana. Pamiętam, że zarzucił go pan, ponieważ nie był w stanie wygenerować dostatecznego przyspieszenia w pomocniczym... Tak, tak, nie zanudzaj wszystkich szczegółami. To było zanim miałem dostęp do pana skurczonego. Jarvis, połącz mnie z Pimem. Projekt... Rozpocząć co? Agonie i mrowisko. Dobra, pustkowia Juta. Ale się dzieje. Misja kampanii. Agonia i mrowisko. 15 poziom. Dobra, spoko. Lecimy. Ale mega dzisiaj. Ale dzisiaj mega. Sztos, totalny sztos. Powiedz, że dzwonisz, żeby pogawędzić. Tak, chciałbym sobie pogadać z kilkoma cząstkami Pima. Mam tu akcelerator do zmniejszenia. Więc musisz się włamać do pilnie strzeżonej placówki AIM. Słyszałeś kiedyś o Meridian? Ciężko będzie się tam dostać. To miejsce, to nie przelewki. Wdowo? Muszę przyznać, że kiedy jesteś na nas wkurzony, wychodzą ci niezłe przemowy. Słuchaj, Nat, zachowaliśmy się jak kretyni. Ja... Choć lubię twoje skamlenie, wygląda na to, że mamy coś do zrobienia. Mogę zabrać nas do Meridian. Nas? Siedzimy w tym razem, prawda? Nie ma czasu do stracenia. Ciekawe, kim będziemy mogli grać. Ja bym Torem sobie zagrał nawet. Wybierz bohatera. A, czyli Tora jeszcze nie ma. Czarna Wdowa jest na 11, Kamala jest na 17. Hulk? No to Wdową w sumie mało graliśmy, nie? W sumie Hulkiem też dawno nie było. Niech będzie. Niech będzie Wdowa. Bo nie było za dużo tej postaci przecież. Hulk tam miał na początku sporo elementów, a teraz... Teraz nic. I to jest 11 level, no ale mamy też... Towarzyszy, nie? Dobra, zaczynamy. Aha, czyli teraz na 12 mi się włączyło. No to widzicie, spoko. Czyli plus 1. Przejęło moje badania, kiedy zostałem pojmany. Plus 1. O, ewentualnie...
Nie udało im się odkryć, jak używać cząstek, ale na pewno wszystko zabezpieczyli. Dobrze. Niewiele dróg prowadzi do Meridian. Myślę, że najlepiej będzie nam przejąć jeden z ich pociągów hiperobwodowych i zabrać go wprost do centrum operacji. Mogę zhakować pociąg, lecz to na razie mrowisko. AIM będzie w stanie namierzyć nasze położenie. Musicie się śpieszyć. Wpadniemy tam ostro i rozwalimy tę bazę. Dobrze, lubię bezpośrednie działanie. I powiem wam, że kampania naprawdę na plus. Nie myślałem, że będzie tak ładnie skonstruowana. Bez jakichś takich misji multiplayer jakby spoko jest. Naprawdę spoko, sporo scenek, ci bohaterowie. Przez cały mój okres działania wewnątrz AIM nie dostałam zgody na odwiedzenie Meridian. Cóż Nat, niedługo będziesz miała okazję tam zajrzeć. Przesyłam wam współrzędne wejścia do stacji linii hiperobwodowej. Ruszajmy! Dobra. Bo właśnie jak na taką grę, usługę taką bardziej jak The Division czy Destiny, no to kampania mi się podoba. I tutaj super tajnych baz bohaterowie robią furorę. Za dużo, ale Meridian jest najważniejsza, nie licząc Nowego Jorku. Dobra, zlokalizuj stację. Jeszcze najpierw mamy te punkty poboczne do zrobienia. Nie wiem, czy my tu gdzieś się przemkniemy? Chyba nie. Dobra, chodźcie ekipa. Obawiasz się użycia cząstki Pima na swojej zbroi? Hank to mądry gość, ale cząstki Pima są co najmniej niestabilne. Jeśli sprawi, że zaczną działać, może dostaniemy to, czego nam trzeba, więc... Oczekujemy cudu? Wiesz, że nadal cię słyszę. O kurczę, nam, znowu to zrobiliśmy. Zmiana kanału. Spoko, najpierw tutaj. Są jakieś poboczności fajne. Wejście do pobliskiego schronu ze sprzętem otworzy się, jeśli odetniemy jego zasilanie. Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. W pobliżu jest sojusznik z ruchu oporu, potrzebujący pomocy. Wszystko gra. Tak. Dobra, najpierw to. Dajemy łóżnia. W sumie dobra, power. Zrealizowany. Zabawmy się. Kurde, ale mega. No nie no, super. Naprawdę teraz jestem nad wyraz zadowolony, bo oczekiwałem, że będzie dużo słabsza ta pobułka. Ach. Jeszcze później bym musiał w jakieś kombosy się zabawić. Dobra, niewidzialność. Mamy w sumie teraz czterech bohaterów, to możemy się mierzyć z każdym. O, pięknie. Pięknie poszło. Pomóżcie mi! Ale mnie wessał! Dobra, jeszcze mamy tą moc, nie? Taką lutę. Czy tu się robi gorąco? No, dosyć ciepło jest. Juta. Kurde, spore tutaj oszołomienia robi, nie? Wdowa. Ale łapa! Okay, jakaś dziedziczka. Tutaj chyba nic. Do środka byśmy musieli wejść, żeby... Żeby tą skrzynię, i tu jest jeszcze gościu, nie? Ale tą skrzynię może teraz już, o kurde. Jakaś snajpa. Słodkich snów, kochanie! Nie, widzę, że tam będzie trzeba wejść jakoś inaczej. Tu mamy przyciski, nie? Tutaj, pyk. Pyk.
Tu jest jeszcze. No i tam do góry jakoś. Kurde, nie wiem czy zdążę. A jeszcze ty. Będzie upa. Kurde, jak tam w ogóle wlecieć? Wdowa ma takie możliwości? To nie był dobry. Wróg wyeliminowany! Spoko. A, ewentualnie stąd sobie strzelimy. Raz. Dwa. Wiem, że tam się biją, ale my mamy ważniejsze rzeczy do roboty. Lokalny system zabezpieczeń właśnie się wyłączył. Nieźle. Okej, awansik. No, czyli w ogóle ich wyłączyłem. Spoko. Może być. Dzień dobry, dzień dobry. My tu. Doceniam was z pomocą. Udało się. Tio, rób swoje. Już jesteście bezpieczni. Gdzie jest ta skrzynia z wyposażeniem? Bo ona miała być do góry. Ale ja tam nie mogę chyba wejść, nie? Tego się nie da rozwalić. Ciekawe. Macie jakiś pomysł? Z góry to jest ogarnięte. Tu musiałaby być chyba inna postać. Ale dziwne, nie powinni tak blokować, nie? Dobra, zobaczmy jeszcze tu. A to teraz zostało zamknięte nagle? Dziwne, nie? No nie wiem jak tą skrzynię zdobyć, więc lecimy dalej. Nie będziemy jakoś bardzo długo przedłużać tutaj. O kurde! Dwa razy finisher? Ale się bawią tutaj nasi. Dobra, chodźcie. Wiecie co? Tam już nic nie ma. Oczy cię oszukują. Jup, jup, jup. Pyk, pyk. No, tak to się robi. Ja cię kręcę, jakie kombo. Tancereczka, no co ty? Ale wypas. Z kotwiczki. No widzę, że akurat w tej misji nie ma jakoś bardzo dużo pobocznych, więc możemy lecieć. Możemy lecieć. Oto i stacja hiperobwodowa. To jest super. Zniszczcie mega źródło zasilania, a ja schakuję ich system, by wezwać pociąg. Zrozumiano. Okej. Próg zneutralizowany. Te przyciągania są mega przydatne akurat na tej postaci.
Patrzcie bezpośrednio na promień! Bo nas porezi. Co ja mogę tu zrobić? Zniszczyć źródło. Ale to z tej strony, nie? Dobra. No kurczę, trochę niedobrze. Nie podoba mi się to. Mam tu poważne paniowole, potrzebuję więcej czasu. Robi się, tylko załatw nam ten pociąg. Pięknie. Kurde. Super. Super, myślę, że dla fanów to jest fajna gratka. Zobaczymy, jak się będzie później w multi grało, ale single wypadł. Zgaszę ci światło. Kurde, jakie finishery. Ach, chyba nie trafiony. Elitarny syntoid. No, dosyć mocny. Ej, a tutaj co można zrobić? W sumie aż sprawdzę. Co z tą... A, platformę, tak? Ojojoj, jakąś lutę dostałem z daleka. Kto tu się tak bawi? Kurde. Wróg zneutralizowany. Jeszcze tam się trzymają. A to jest ten androidy, kurcze, mocne. A czy my mamy jakąś możliwość? Nie. Żądło dostępne. Pięknie. Ogólnie jest takie wyzwanie społecznościowe dla wszystkich, żeby milion syntoidów rozwalić i chyba już powoli jest końcowa. Dobrze, mam dostęp. Pociąg czeka na nas, ale wszyscy tam są teraz podwójnie czujni. Damy sobie radę. Proszę wsiadać. Serio, Tony? A ja. Wygrywam i wygrywam. No dobra, jak tam się dostanę? Tutaj. Ale unik, co? Unik z kotwiczki. O kurde. No sporo tutaj wieżyczek. Trochę podjarało. Pierwszy. Albo pierwsza. Gdzie się udać? No to jest niżej jakoś. Nic, tylko wygrywam i wygrywam. Dziwne. Jak tam się dostać? Bo tutaj skok ewentualnie stąd? Użyj transportu. O, tam coś jeszcze jest. Dobra, to najwyżej jeszcze to zrobię. Szukajcie w pobliżu skrzyni ze specjalnymi zasobami. Ale kurczę, tu by się chyba Iron Man przydał, co? Był domyślny. Ale okej, damy radę i w ten sposób.
Rękawice, moduł ulepszenia. O dziwo nic. Kurde, dlaczego tam jest pozamykane? Pani wdowo. Z drugiej strony jakoś. A, to może tu. Dobra, kurde. Let's go. Myślałem, że tam się otworzy. Przepustka zaakceptowana, doktor Belowa. Zapraszam na wykład. Belowa? To jedna z moich starych tożsamości. Belowa. Szlak. W pobliżu mrowiska zauważono AIM. Musimy jak najszybciej znaleźć tę próbkę cząstki. Możliwe, że nie mamy już czasu, Hank. Jeszcze nie. Jeszcze trochę. Weźmy to, po co tu przyszliśmy. Meridian. No ekipa, jak tam? O, kolejna faza. Wysiadka. Oto Meridian. Cholera, pszczółki z AIM nie próżnowały. W głębi bazy wykryłem sygnaturę cząstek Pima. Aktualizuję pański HUD. I za to cię kocham, Jarvis. O, jesteście uroczy. Dobra, wiecie co? Cholera, Avengersi, mamy problem. Wygląda na to, że AIM odkryło, że zhakowałem ich systemy. Otrzymuję raporty o alarmach na granicy mrowiska. Musicie odszukać próbkę tej cząstki i wracać tu jak najszybciej. Nawet jeśli to znajdziemy, możemy nie zdążyć wrócić na czas. Zaraz, chyba wiem, jak ściągnąć was z powrotem. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Okej, okay, wszystko jasne, wszystko fajne. Ale oczywiście dokończymy sobie, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj. Bo ta misja bardzo, bardzo rozbudowana. Później jeszcze pewnie do mrowiska polecimy. Także wielkie dzięki za oglądanie. Zostawcie łapę, subika. Kto dotrwał do końca, niech napisze. Pociąg. Do następnego. Hej, hej.